serdecznie. Ze mną właściciel BH Powiedz Gym. Dwóch klubów zlokalizowanych w Nowym Tomyślu oraz gdzie? Grodzisk Wielkopolski. W Grodzisku Wielkopolskim. Powiedz nam, kiedyś mi powiedziałeś na łamach portalu, że BH Powiedz jest najlepszą siłownią w Polsce. Czym się wyróżniacie? Co jest takiego najlepszego w tym regionie? Więc tak, otwarliśmy klub 2 lata temu. No, w 2 lata dużo się zmieniło. Jesteśmy jednym z najlepszych klubów, nie najlepszym, bo jednak mimo wszystko te lata pokazują, że branża idzie do przodu. Jeżeli chodzi o naszą siłownię, jest to typowy model bodybuilding center. Jest to typowo klub nastawiony na kształtowanie sylwetki. Nie mamy zajęć fitness, nie mamy zajęć grupowych. Przede wszystkim wyróżniamy się tym, że jesteśmy centrum Hammer Strength i cały czas będę o tym głośno mówił, że nie ma lepszych maszyn. Zresztą zawodnicy i profesjonaliści się ze mną zgodzą, że to są najlepsze maszyny, jeżeli chodzi o trening kulturystyczny czy kształtowania ciała. Jesteśmy dzisiaj na debiutach w Krakowie. Sam rok temu startowałem tutaj wraz z żoną, więc myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu, żeby o tym mówić. Skłoniło Ciebie jako właściciela klubu do wyboru akurat marki Hammer Strength? Całe życie, przepraszam, że tak sobie biorę ten mikrofon, ale tak lubię. Całe życie gdzieś tam w głowie miałem, gdy były pierwsze pomysły, markę Hammer Strength. Niestety, no, kilka lat temu, bo 5 lat temu otwarłem pierwszą siłownię. Nie było mnie stać na tą markę, chociaż wiedziałem, że jest topowa. Oglądałem filmy, oglądałem gazety, gdzie najlepsi kulturyści i zawodnicy ćwiczyli po prostu na tych maszynach i gdzieś tam było to w mojej głowie, że jeżeli już, to centrum Hammera, no i się udało. I mam nadzieję, że to nie pierwszy, nie drugi, nie ostatni klub będzie BH Powiedz Gym jako centrum Hammer Strength. Właśnie, czyli lokalna ekspansja marki BH Powiedz Gym, czy to jest możliwe? Znaczy się, nie tylko lokalna, tak, bo my jesteśmy otwarci na współpracę na całą Polskę. W dniu dzisiejszym współpracuję razem z Tomkiem Napiórkowskim nad fajnymi planami, gdzieś tam nad rozwojem naszej marki. Myślę, że uda nam się to fajnie tutaj i jesteśmy gotowi na współpracę z inwestorami ewentualnymi. Mamy gotowy model, który zarabia pieniądze. Jest to model biznesowy inny niż wszystkie kluby i myślę, że dlatego on się po prostu sprawdza w dzisiejszym świecie, gdzie musimy zminimalizować koszty, a no przychód musi być taki, żeby inwestor był zadowolony. Więc myślę, że nie tylko lokalnie, chociaż też oczywiście będziemy gdzieś tam na to patrzeć, ale inwestorzy z całej Polski, odzywajcie się do mnie jak najbardziej. Jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda sytuacja na rynku waszym, w waszym regionie, sytuacja branży fitness? Na naszym regionie, na naszym rynku, w małych miastach, 50 km od Poznania, niestety branża fitness, no nie ma jej, tak? Nie ma jej po prostu. My gdzieś to zapoczątkowaliśmy kilka lat temu. Niestety mentalność ludzi w małych miastach nie jest na takim poziomie jak w miastach tych większych. Uczymy ludzi, że trzeba dbać o siebie. Nie każdy musi wyglądać jak Herkules. Nie każdy musi wyglądać jak ludzie dzisiaj stojący na scenie. Tu chodzi o zdrowie bardziej. A jeżeli chodzi o tą naszą sytuację, to tak jak mówiłem, uczymy ludzi i myślę, że już większość ludzi nauczyliśmy, ale tak jak mówiłem, to są bardzo małe miasta, tych klientów nie jest aż tylu, ilu by się chciało, ale jesteśmy zadowoleni. Myślę, że bardzo znani jesteśmy lokalnie, gdzieś to się fajnie tutaj będzie kręcić. Dobra, bardzo dziękuję. Będziemy śledzić każdy ruch BH Powiedz Gym. Mam nadzieję, że będziecie się rozwijać. Trzymamy kciuki. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo.